STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce. Dzisiaj zajęcia ze skrzydłowymi, także będziecie mieli okazję wyjątkową potrenować z całą czwórką skrzydłowych, którzy występują w pierwszym zespole. Na początku zaczniemy od rozgrzewki. Oczywiście niezbędny element każdego treningu, tym bardziej w młodym wieku, gdzie nie każdy ma świadomość tego, że trzeba się porządnie rozgrzać, żeby uniknąć kontuzji. Sprzed klatki piersiowej wypychamy piłkę do siebie. Wychylamy się trochę do boku i tak samo oburącz podajemy do kolegi. Utrzymujemy cały czas tą samą odległość. Dawaj. Cały czas tą samą odległość. I teraz do tyłu, brawo. Nie mocno, rozgrzewamy bramkarza, dla niego to jest. No dawaj, raz z jednej strony, raz z drugiej. Mamy parę, mamy wszystkie piłki. Utrzymujemy odległość mniej więcej tych białych linii, które są wzdłuż. I ruszamy dopiero jak druga para rusza, jak pierwsza jest na połowie. No zaczynamy, ale podanie od bramkarza. Zaczynamy od bramkarza. Podanie do bramkarza, ty biegniesz po skrzydle, a kolega biegnie, odwraca się w kierunku do bramki i po prostej podanie, tak jest. I rzucamy, teraz ćwiczymy wyjście do szybkiego ataku. No mówię, obecnie skrzydłowi rzucają wiele bramek z kontry, jest to nieodzowny element gry skrzydłowej. Kto idzie pierwszy? Jak już sam pierwszy zobaczy, czy dobrze patrzę na bramkę, jak noga idzie, gdzie ci mają ręki, a teraz im powiem, kiedy sam zobaczy, jak rzucę, gdzie mają problemy. Zobaczyłem, że kilka was od początku ma rękę tutaj. Kiedy masz rękę tutaj, więcej nie możesz rzucać pierwszy kąt. Zawsze kiedy skok do góry, ta noga idzie na drugi stópek zawsze, skoczysz i musisz zawsze mieć rękę tutaj. Że lecisz, że możesz wszystko, widzisz wszystko. Kiedy masz rękę, możesz rzucać pierwszy, górę, dule, na biodro. A później na końcu, jeżeli coś, kiedy letisz daleko, wtedy możesz tutaj. Ale na początku zawsze ręka musi być wysoko górę, wtedy masz wszystko. Zawsze na meczu jest kiedy sytuacja, że nie złapasz pilkę w kontu tam. I zawsze masz trudno, kiedy idziesz z tej strony i zamkniesz sam sobie kont. Lecisz tutaj, wtedy nie możesz rzucać na drugi też. Nego zawsze kiedy idziesz z tej strony, zawsze też możesz otworzyć sam sobie. Idziesz tak i zawsze też noga idzie na tę stronę. Że kiedy masz skok, że lecisz. Poszło. Do przodu, zadni krok. Tak, super. Brawo. Dajmy piłkę, idź ty obrona. Kiedy idziesz tu, zadni do środka. No tak jest łatwiej potem rzucać, kiedy zrobisz ostatni krok do przodu. Masz większy, jak jest? Miejsca, no. Pójdziemy stąd, żeby stąd rzucali. Ale uważamy, mamy trzy kroki, żeby prawa noga i żeby do środka jechali. Nie, stąd musisz. Boisko, mamy boisko. Tak jest. To ćwiczenie nam daje, żeby każdy z tych chłopaków miał dobry zwód i żeby zawsze uciekał w stronę, a nie żeby jechał prosto na obrońcę.